perspektywy Farm Fritz Poland zrównoważony rozwój i równolegle zrównoważone rolnictwo jest z nami już od wielu, wielu lat. Nasi klienci, tacy jak McDonald's od samego początku współpracy z nami, czyli od 1995 roku, wymagają od nas prowadzenia biznesu w zrównoważony sposób. I to w całym łańcuchu, czyli od pola po samą frytkę. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że Farm Fritz Poland i również nasza własna farma Farm Fritz Poland 2 jest jednym z pionierów w Polsce, którzy budują zrównoważony rozwój i wprowadzają zrównoważone techniki. To my tutaj jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy certyfikat FSA, czyli certyfikat zrównoważonego rolnictwa, który jest standardem obowiązującym na całym świecie. Jako firma jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko, dlatego dbamy o to, żeby ten nasz warsztat pracy był w dobrej kondycji i nawet go poprawiać tak, jak się da, po to, żeby nasze dzieci mogły z niego korzystać, a nasi klienci byli zadowoleni ze współpracy z nami i ten klient ostatecznie wiedział, że to, co my produkujemy, jest produkowane w bezpieczny i zrównoważony sposób. Na potrzeby Farm Fritz w Polsce uprawiane są takie odmiany jak Innowator, Ludmiła, Fontana i Edison. Dobór odmian wynika z zapotrzebowania naszych klientów i z warunków też, w jakich prowadzimy produkcję. Nasz największy klient, McDonald's, dopuszcza jedynie produkcję frytek na ich potrzeby z odmian, które zostały zatwierdzone przez McDonald's, więc z tej listy wybraliśmy do naszych warunków Innowatora i Ludmiłę. Te dwie odmiany stanowią największy obszar kontraktacji. Dla pozostałych klientów, czyli Avico i Farm Fritz, wykorzystujemy też oprócz Innowatora i Ludmiły takie odmiany jak Edison i Fontanę. Od samego początku produkcji frytek w Polsce i uprawy ziemniaków jako firma testowaliśmy też nowe rozwiązania, które dostarczane są przez hodowlę ziemniaków i co roku pomiędzy 20 a 30 nowych odmian, nowych rodów, które jeszcze nie zostały zarejestrowane przez hodowców, jest na naszych polach testowane w takiej mikroskali 100 bul. Mamy to testowanie podzielone na kilka etapów. Wspólnie z naszymi kolegami z Holandii stosujemy te same standardy. Wszystkie ziemniaki, które są dostarczane do fabryki, pochodzą z polskich gospodarstw. To zapewnia nam dobrą komunikację z dostawcami, zapewnia nam również identyfikację produktu i produkt najwyższej jakości. Wiemy, gdzie rosną ziemniaki, które potem trafiają do fabryki. W 2022 roku wdrożyliśmy obowiązkową certyfikację FSA, czyli ocenę stopnia zrównoważenia gospodarstwa rolnego. I możemy się pochwalić tym, że około 90% naszych dostawców otrzymało certyfikat na najwyższym złotym poziomie i świadczy to, że prowadzą swoje gospodarstwa w sposób zrównoważony. W tym roku idziemy o krok dalej. Opracowujemy strategię rolnictwa regeneratywnego dla naszych dostawców. Ta strategia będzie się opierała na trzech filarach: redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzbogaceniu bioróżnorodności i poprawie struktury gleby. Jako Farm Fritz Poland jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego i Żywności i współpracujemy z naszymi dostawcami w zakresie zrównoważonej produkcji ziemniaków. Ta współpraca głównie polega na tym, że dzielimy się z nimi wiedzą, pokazujemy najlepsze praktyki, najlepsze rozwiązania. Staramy się pokazywać, co w jaki sposób można zrobić, jak pozytywnie wpływać na, czy oddziaływać na klimat, na środowisko, jak powinno się podchodzić do ludzi, do pracujących na gospodarstwie. No i na końcu też, jak ekonomicznie zrównoważyć wynik finansowy takiej produkcji. Jeśli weźmiemy cały łańcuch naszej działalności, czyli zaczniemy od dostawy ziemniaków, to mamy, można by systemy podzielić na kilka grup. Ale z punktu widzenia ziemniaków mamy dwa najważniejsze systemy. Jeden to jest bezpieczeństwo żywności. Za tym ciągnie się certyfikat Global Gap. On zapewnia to, że produkowane ziemniaki, a dalej produkowana żywność jest bezpieczna, w takim sensie bezpieczna dla konsumenta. A drugim certyfikatem jest to certyfikat FSA, certyfikat mówiący o poziomie zrównoważenia gospodarstwa produkcji rolnej. Dostawcy ziemniaków, którzy współpracują z nami, zobowiązani są do prowadzenia jasnych, transparentnych zapisów, gdzie te ziemniaki są uprawiane, w jaki sposób są uprawiane, co się z tymi plantacjami dzieje. Robimy to dla zapewnienia przejrzystości, jasności zapisów, pewności tych zapisów. Robimy to we własnym systemie. W taki sposób jesteśmy w stanie na każdym etapie produkcji, czy to ziemniaków, czy to frytek później, zapewnić, czy pokazać konsumentowi, co się działo z ziemniakiem na każdym etapie produkcji, gdzie one rosły, w jaki sposób rosły, jakimi nawozami zostały nawożone, jakie środki ochrony roślin zostały zaaplikowane, w jakich przechowalniach zostały przechowywane, jakie temperatury były, co się tam działo, kiedy przyjechały do fabryki, kiedy zostały przetworzone. Można powiedzieć, że biorąc paczkę frytek do ręki, jesteśmy w stanie powiedzieć, z którego pola takie ziemniaki pochodziły i co się z nimi działo.